wieczór, szczęść Boże. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na już 6. Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw w Świdnicy. Na dobry początek tego spotkania, w nawiązaniu do tematu kongresu, mamy propozycję, abyśmy obdarzyli naszych współmałżonków, ci, którzy są tutaj ze współmałżonkami, czułym pocałunkiem. Oczywiście każdy swojego współmałżonka. No i oczywiście przywitajmy się serdecznie z tymi, którzy siedzą obok nas. Niektórych już znamy doskonale. To jest taka rodzinna atmosfera, więc nie ma problemu. Niech czułe spojrzenia i gesty towarzyszą nam podczas tej niezwykłej małżeńskiej randki w Świdnicy i oczywiście podczas każdego dnia naszego wspólnego życia. Znawcy życia małżeńskiego, specjaliści od duchowości i liturgii wprowadzą nas w świat, w którym czułość miłości ludzkiej dotyka i objawia czułość miłości Boga. Pomoże nam w tym z pewnością także dzisiejszy koncert Mietka Szcześniaka oraz kolejne atrakcje przygotowane w programie tegorocznego kongresu. Pragniemy powitać wśród nas naszych gości, Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej, oraz przedstawicieli instytucji wspierających inicjatywę kongresu. Władz miasta, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Nadleśnictwa Świdnica, naszych przedsiębiorców oraz wspólnot kościelnych, domowego kościoła, ruchu spotkania małżeńskie, gimnazjum imienia księdza Franciszka Blachnickiego, drogi neokatechumenalnej i wielu ludzi dobrej woli. Chcielibyśmy na początek... już tradycyjnie oddać głos księdzu Romanowi Tomaszczukowi, duszpasterzowi rodzin diecezji świdnickiej, redaktorowi Świdnickiego Gościa Niedzielnego i organizatora tego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże biskupie, drodzy nasi goście i wy uczestnicy 6. Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw. To rzeczywiście dla mnie osobiście i dla moich współpracowników bardzo ważna chwila, bo te wszystkie tygodnie, miesiące przygotowań do tego momentu nareszcie się spełniają. Nareszcie możemy spojrzeć w oczy tym, dla których pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Jesteśmy przekonani, że jesteście tutaj przede wszystkim dlatego, że byliście już wcześniej. Że przekonaliście się na własnej skórze, że warto do Świdnicy wracać, przyjeżdżać na to wydarzenie, brać w nim udział, bo ono zmienia wasze życie. Dziękuję wam za to, że chcieliście z tego skorzystać. Dziękuję za to w imieniu własnym, ale przede wszystkim swoich współpracowników, bo to ich współpraca, ich ciężka praca sprawiła, że ten kongres mógł się odbyć po raz 6. w Świdnicy. No i będziemy się modlić, żeby się dalej rozwijał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czujcie się jak u siebie w domu. Cieszę się ogromnie, że jesteście. O otwarcie 6. Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw prosimy księdza biskupa Adama Bałabucha. Zapraszamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Cieszę się, że Państwo przybyliście do naszego miasta, że ta tradycja Kongresu Małżeństw się utrzymuje i rozwija. Dlatego chciałem też od siebie jeszcze tak serdecznie powitać wszystkich przybyłych z naszymi księżmi, profesorami, prelegentami dzisiejszymi i jutrzejszymi. Bardzo się cieszę, że są tutaj już dzisiaj z nami obecni. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się też do organizacji tego kongresu. No tutaj chcę podziękować naszym duszpasterzowi, małżeństwie rodzin, księdzu Romanowi, który ma tutaj duży wkład, i jego przyjaciołom świeckim, którzy też bardzo mocno w ten kongres się angażują. Jeszcze raz, naprawdę cieszę się, że jesteście, że możemy być razem w tych dniach i czujcie się wszyscy tutaj w Świdnicy jak w domu. Bóg zapłać, szczęść Boże. Księże biskupie, poprosimy o pozostanie z nami. Poprosimy o pozostanie z nami, bo za chwilę będzie taki już ważny moment naszego spotkania.
Dziękujemy za otwarcie kongresu. Chcemy też powiedzieć, że ksiądz biskup Ignacy Dec będzie przewodniczył Eucharystii na zakończenie kongresu w niedzielę, więc spotkamy się również z księdzem biskupem. A teraz taki moment szczególny. Tym ważnym punktem kongresu jest wręczenie nagrody Amicus Matrimoniorum, czyli przyjaciela małżeństw. Przyjaciel małżeństw to człowiek, który z pasją, w systematyczny i zaangażowany sposób buduje cywilizację przyjazną małżeńskiej miłości i afirmującą świętość sakramentalnej więzi kobiety i mężczyzny. Amicusa Matrimoniorum 2016 z rąk księdza biskupa otrzymują w tym roku. Państwo Magdalena i Piotr Krajewscy, małżonkowie od 6 lat, rodzice czworga dzieci, tutaj dzisiaj jest dwójką, przynajmniej z przodu, zaangażowani w działalność wrocławskiej Fundacji Evangelium Vitae. Pani Magdalena to pedagog i doradca życia rodzinnego. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w warsztatach terapii zajęciowej we Wrocławiu, w poradni rodzinnej przy parafii pod wezwaniem świętego Antoniego we Wrocławiu oraz Fundacji Evangelium Vitae. Od kilku lat z powodzeniem realizuje autorskie programy dla narzeczonych, małżeństw, rodziców i nauczycieli. Pomaga małżonkom w odzyskiwaniu jedności małżeńskiej i odkrywaniu nowej jakości komunikacji, rodzicom w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, narzeczonym w odkrywaniu piękna dialogu, czystej miłości oraz cudu płciowości. Uczy modelu Creightona pary pragnące poznać swoją płodność oraz skorzystać z pomocy naprotechnologii. Współtworzy stronę informacyjną na temat naprotechnologii www.naprotechnologiawrocław.pl oraz stronę poświęconą rodzinie www.rodzinawrocław.pl. Pan Piotr prowadzi firmę informatyczną, współorganizuje i prowadzi z żoną warsztaty i różne spotkania, z otwartością dzieli się doświadczeniem życia małżeńskiego. Ostatnio państwo zaangażowali się w projekt tworzenia Centrum Wiedzy o Człowieku, instytucji, która będzie w nowoczesny i atrakcyjny sposób prezentowała życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Czy możemy zaprosić na scenę? Dziękujemy bardzo. Nagrodę Amicusa otrzymuje również pani profesor doktor habilitowany Maria Ryś. Jest to uznana w Polsce specjalistka w dziedzinie psychologii rodziny, autorka wielu książek, artykułów i badań z dziedziny psychologii rodziny. W latach 96-99 kierownik podyplomowego studium nauk o rodzinie w Warszawie oraz w filii w Katowicach, Poznaniu i Olsztynie. Od 96 roku kierownik Katedry Psychologii Rodziny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej obecnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 97-99 współzałożyciel, a potem redaktor naukowego czasopisma Studia nad Rodziną. Statuetkę przekażemy pani profesor w niedzielę, gdy przybędzie do nas ze swoją prelekcją. Tak, także jeszcze chwilę prosimy o cierpliwość księdza biskupa, bo kolejną nagrodę już możemy przekazać dzisiaj naszemu gościowi. Ostatnią statuetkę odbierze z rąk księdza biskupa ojciec profesor doktor habilitowany Kazimierz Lubowicki, który również wygłosi dzisiaj dla nas wykład inauguracyjny. Ojciec Kazimierz Lubowicki jest oblatem Maryi Niepokalanej. To specjalista w dziedzinie teologii małżeństwa i rodziny, profesor nauk teologicznych Papieskiego Instytutu Duchowości Terezjanum w Rzymie. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a od 2007 pierwszym kierownikiem Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny. Pełnił funkcję prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do spraw naukowo-dydaktycznych oraz sekretarza Rady do spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. W latach 94-96 był kierownikiem redakcji rodzinnej w Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu.
Nasz laureat to autor ponad 20 książek naukowych i popularno-naukowych oraz ponad 130 artykułów, a także tłumacz dokumentów Stolicy Apostolskiej. Gratulujemy, zapraszamy do nas. Dziękujemy księdzu biskupowi, a ojca prosimy o wykład. Zapraszamy.